Jest to budynek pochodzący z 1974 roku, o powierzchni użytkowej około 17 tysięcy metrów kwadratowych. Powierzchnia działki to jest trochę mniej niż hektar. Cena wywoławcza za tą nieruchomość to 14 milionów złotych 220 tysięcy. I każdy chętny, który chce ją kupić, to musi wpłacić wadium do 20 września. 25 września odbędzie się przetarg. Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Katowic sprawia, że ta nieruchomość jest równie bardzo atrakcyjna, ponieważ jest to nieruchomość, która w studium jest wskazana jako miejsce usług, biur.